Jak nałożyć tusz przy opadającej powiece? Żeby niwelować i też wpłynąć na to, żeby nasza powieka opadająca wydawała się mniej opadająca, trzeba tuszować rzęsy, kierując szczoteczką do zewnątrz, żeby te rzęsy, które są na zewnątrz najbardziej, były ułożone pod kątem. Żeby nie tuszować w tą stronę prosto, tylko żeby raczej kierować szczoteczkę do zewnątrz. I co to daje? Tutaj właśnie ten kącik zewnętrzny jeszcze bardziej się unosi i ta powieka wydaje się mniej opadająca. Dobrze sobie tuszować też tak takim ruchem zygzakowatym. Dodatkowo ten tusz ma tutaj na zakończeniu też takie wypustki, którymi bardzo fajnie właśnie tutaj te rzęsy zewnętrzne można wyciągnąć. Super! I to jest coś, co nie wszystkie tusze mają. Tak, praktycznie tak. Chyba mało się zdarza. No, tutaj. Ja się chyba nie spotkałam. I tak wyglądają wszystkie etapy przy makijażu oka w przypadku opadającej powieki. Jak możemy zobaczyć, efekt jest wow. A jeśli masz jakieś pytania w temacie makijażu opadającej powieki, napisz proszę w komentarzu.